No i wjeżdża na wasze smartfony, komputery czy inne odbiorniki telewizyjne 32 odcinek naszej wspaniałej kariery we Wiśle Kraków. Witam bardzo serdecznie, startujemy. Mamy 1 kwietnia i jesteśmy już na ostatniej prostej do zakończenia sezonu 2023-2024. Emocje powoli rosną, a my z tyłu głowy mamy tylko jedną myśl. Co zdołamy osiągnąć w tym sezonie? Na razie jednak nie błądzimy myślami w obłokach, a twardo stąpamy po ziemi, bo przed nami bilans finansowy, który notabene nie wygląda już tak dobrze jak jeszcze parę miesięcy temu. Na klubowym koncie mamy 6,7 miliona złotych, a więc w ostatnim czasie dość mocno topnieją nasze środki. I to tylko uzmysławia, że nasza kasa niestety, ale nie jest bez dna. No nic, na razie zostawmy kwestie finansowe, a zajmijmy się bardziej optymistycznymi rzeczami. Oto bowiem został wybrany piłkarz miesiąca za marzec. Pierwsze miejsce w tym plebiscycie zdobywa zawodnik Legii Warszawa Valerian Gwilia, ale nas interesuje, kto jest na miejscu trzecim, a tam nasz Dario Kolobaric, który w zeszłym miesiącu strzela 5 bramek. Brawa! Natomiast jeszcze większe oklaski i słowa uznania należą się skromnej osobie naszego Henia Kwinty, który zajmuje 2 miejsce w klasyfikacji menedżer miesiąca za marzec. Tak tylko dla formalności, pierwsze miejsce zdobywa Jorge Costa z Legii Warszawa, ale my wróćmy jeszcze raz do naszego menedżera Białej Gwiazdy. Jak wyglądały jego mecze w marcu? Miesiąc marzec możemy uznać ze wszechmiar udany. W ćwierćfinale Pucharu Polski eliminujemy Lechię Gdańsk. Natomiast w Ekstraklasie na 5 rozegranych meczów wygrywamy 4-krotnie, raz remisując. Takie wyniki po 28 kolejkach zapewniły nam 60 punktów i 2 miejsce w tabeli, ponieważ Raków Częstochowa jak zwykle zamyka kolejkę, zgarnia komplet punktów i wraca na fotel lidera. Tak więc przypomnieliśmy sobie, jak wyglądała sytuacja w marcu i nie dziwi, skąd się wzięło to wyróżnienie dla naszego menedżera. Podobnie zresztą jak wysoka ocena zarządu, który jest bardzo zadowolony, nota minus 5. Taka seria świetnych wyników w ubiegłym miesiącu nie mogła nie wpłynąć na doskonałą atmosferę w szatni i doskonałe poparcie dla menedżera. No dobra, będzie tego, nie ma czasu, gramy. W ramach Ekstraklasy lecimy do Kielc na spotkanie z tamtejszą Koroną. Gospodarze na ostatnim miejscu w tabeli, dlatego nawet nie potrzeba bukmacherów, żeby wiedzieć, kto tu jest zdecydowanym faworytem. Oczywiście my, dlatego pewni siebie, jedziemy po 3 punkty. Wszyscy zawodnicy zdrowi, bez zawieszeń i do dyspozycji, dlatego wychodzimy najmocniejszą jedenastką. Władysław Wołkow niestety tym razem na ławce rezerwowych, ponieważ w ostatnich meczach jest poniżej formy. No i po meczu, naprawdę nie wiem co powiedzieć, po prostu brak słów. Przyjechaliśmy tutaj w roli zdecydowanego, murowanego pewniaka po zwycięstwo, tymczasem cudem unikamy porażki. No po prostu kompromitacja i żenada. Co prawda Korona swojego jedynego gola zdobywa po karnym, ale my nie jesteśmy w stanie w żaden sposób jej odpowiedzieć aż do 82 minuty, kiedy Bartosz Bida wyrównuje w dramatycznych okolicznościach. Dopisujemy sobie ten jeden marny punkt wstydu, no i co? Tracimy już 3 punkty do Rakowa, bo zespół z Częstochowy oczywiście wygrywa wszystko. Jak leci. Ten wynik to jest hańba, to jest po prostu kryminał. Takie mecze nie powinny się nam zdarzać, a jednak wciąż jakimś cudem przytrafiają się. No nic, trzeba już zapomnieć o tej mega wpadce w Ekstraklasie, bo przed nami niezwykle ważny mecz. Półfinał Pucharu Polski. Mecz zostanie rozegrany na naszym stadionie i o dziwo takie wydarzenie, a przyciągnie zaledwie 22 tysiące kibiców, z czego grupkę, a właściwie garstkę 100 ultrasów z Białegostoku. Krótko mówiąc, prawie wszyscy kibice będą z nami i należy mieć tylko nadzieję, że ten niesamowity doping z trybun poniesie naszych chłopców do zwycięstwa i awansu do wielkiego finału. Bukmacherzy również upatrują w nas faworytów, dlatego tylko, żeby nie dać plamy. Wszyscy zawodnicy gotowi do gry i walki na murawie. Mam też nadzieję, że żądni zwycięstwa. 10 kwietnia, godzina 19.30, stadion imienia Henryka Reymana i rozpoczynamy półfinał Pucharu Polski. O naszym ustawieniu chyba nie muszę mówić. Wszyscy je znamy, może nie do końca kochamy. Goście z Białegostoku w ustawieniu 4-3-3 na szpicy włoski ogier Etienne Noeltare. Rzut rożny dla zespołu gości, pospisił miękko w pole karne, ale Christian Hertz radzi sobie bez problemu. Wybija piłkę do przodu, przejmuje ją przy bocznej linii Dimitri Podstrow, nabiera szybkości, pędzi tutaj, ale niestety traci futbolówkę. Do bezpańskiej piłki dopada Mansur, jest tu już pod presją naszych zawodników. Zagranie do przodu, pospisił Nowicki, zwalnia tempo akcji, zatrzymuje się, rozgląda, Noeltare, diagonalne podanie na prawą stronę, ale Urosewicz tutaj świetnie ustawiony, przecina to podanie. Sobociński do przodu, Martin Minczew rozpoczyna rajd w kierunku bramki przeciwnika, jest już w obrębie pola karnego, ale zatrzymuje się, wycofuje.
od Urosewicza. Urosewicz na prawą stronę do Christiana Herca. Christian Herz, ponownie Urosewicz, wrzutka w pole karne. Pod celu 100% sytuacja, no i nie wykorzystuje tego, dramat. Pierwsze 45 minut za nami, w których niestety niewiele się działo. Statystyki jednak pokazują, że kontrolujemy przebieg tego spotkania. Jagiellonia praktycznie nie istnieje. Rzut rożny dla naszego zespołu. Podstrzelow centruje na krótki słupek. Sobociński tutaj nabiega, uderza z główki, ale piłka ląduje na poprzeczce. Goście wybijają. 56. minuta i ściągamy z boiska słabo spisującego się Dario Kolobaricia. W jego miejsce Ondrej Michalik. Może on rozrusza atak. Dimitri Podstrzelow z rzutu rożnego centruje w pole karne, ale goście ekspedują piłkę, do której dopada Pospisil i rozpoczyna kontrę swojego zespołu. Kamara już pędzi na naszą bramkę. Sobocińskiego goni, a Kamara, potężne uderzenie. Łukow zupełnie bezradny, nawet nie próbował interweniować i mamy wynik 0-1 po jednej jedynej kontrze. Rzut wolny dla naszego zespołu, piłka ustawiona przed polem karnym. Martin Minczew robi dwa kroki wstecz, podchodzi, mocne uderzenie nad murem, piłka wpada przy samym słupku, a więc mamy wyrównanie, wracamy do gry, błyskawiczna nasza odpowiedź, pięknie. 70. minuta spotkania i grający z żółtą kartką Christian Herz opuszcza plac gry, w jego miejsce Władysław Wołkow. 83. minuta i ściągamy Tersiusa Malepę, w jego miejsce Filip Marchwiński, a więc wariant bardziej ofensywny. Chcemy rozstrzygnąć losy tego meczu w regulaminowym czasie. To już 91. minuta spotkania, bramkarz Jagiellonii rozpoczyna grę dalekim wybiciem na naszą połowę. Sobociński zgrywa do Marchwińskiego, ten podaje do Wołkowa, który zagrywa na lewą stronę do Podstrzelowa. Podstrzelow wpada w pole karne do środkowej, a tutaj Buksa dokłada tylko nogę. Ależ przepiękny strzał przy samym słupku, bramkarz był bezradny, rzucił się, ale nie mógł dosięgnąć tego. Koniec spotkania, mamy to, wygrywamy 2-1 i tym samym awansujemy drugi rok z rzędu do finału Pucharu Polski. Pomimo, że w 100% zasłużyliśmy na tą wygraną, to niestety nie obyło się bez nerwów, bo to Jagiellonia prowadziła w tym spotkaniu, a my musieliśmy później gonić wynik. Ale nasi chłopcy pokazali wielkie serce i wolę walki w tym meczu do samego końca, no bo jak inaczej można skomentować tego gola z 91. minuty Olka Buksy. W drugim spotkaniu półfinałowym, jak można zresztą było się domyśleć, Raków pokonał Zagłębie Sosnowiec i to z zespołem z Częstochowy zagramy w wielkim finale Pucharu Polski. Czyżby zatem w tym sezonie Raków i Wisła walczyły o oba najważniejsze trofea w polskiej piłce? Nieprawdopodobne. Na razie jednak nie zaprzątamy sobie tym głowy i po prostu świętujemy, bo mamy ku temu powody. Chociaż wszystko w granicach rozsądku, bo przecież naszym celem nie było tylko dotarcie do finału. Niestety w półfinałowej walce z Jagiellonią kontuzji na szczęście niezbyt długiej doznał Jan Sobociński. Pauza 5-10 dni. No i jeszcze zapowiedź wielkiego finału Pucharu Polski, który zostanie rozegrany w sobotę 4 maja 2024 roku. Pomimo, że do tego meczu jeszcze prawie miesiąc czasu, już powoli czujemy narastające napięcie i podniecenie. Ależ się będzie działo. Po olbrzymich emocjach w półfinale Pucharu Polski wracamy już do Ekstraklasy, a tutaj nie mniejsze emocje, bo na 5 kolejek przed końcem sezonu w grze o tytuł są już tylko 3 ekipy. Poza Rakowem Częstochowa i naszą Wisełką, co ciekawe, wciąż swoje szanse ma jeszcze stołeczna Legia. Co prawda są to szanse bardziej ze świata czystej matematyki niż realne, ale jednak. Przechodzimy już zatem do kolejnego spotkania, w którym gościć będziemy zespół Lecha Poznań. Sprawa jest prosta, jeśli chcemy zachować nasze szanse w walce o tytuł mistrzowski, wypadałoby tutaj wygrać. Tym bardziej, że w ocenie ekspertów jesteśmy nieznacznym faworytem tego spotkania, a więc do boju. Niestety w tym meczu jesteśmy osłabieni brakiem kontuzjowanego Jana Sobocińskiego, dlatego na środku obrony jesteśmy zmuszeni skorzystać z duetu Hojo Kowalski-Mateusz Wieteska. 13 kwiecień, godzina 19, nasz stadion w Krakowie i szlagierowy starcie z Lechem Poznań. W podstawowej jedenastce nasi młodzi utalentowani Krzysiu Kasprzyk i Władysław Wołkow. Goście w ustawieniu 4-2-3-1 na szpicy Malec, za nim trio Plavsić, Ramirez, Sykora. I jeszcze sytuacja w tabeli. Lech Poznań po 29 meczach dopiero na 7 miejscu. Tak więc aktualny mistrz kraju może się nie zakwalifikować do europejskich rozgrywek w przyszłym sezonie. Rzut wolny dla gości, Ramirez centruje w pole karne. Rabotow uderza tutaj z główki w poprzeczkę. Piłka wpada do bramki. Odbija się jeszcze wcześniej od pleców Wółkowa. To jest gol samobójczy, ale szpek. Lechici wznawiają grę wyrzutem piłki z autu na wysokości naszego pola karnego. Harut, dośrodkowanie, Sykora, tutaj potężne uderzenie z voleja pod poprzeczkę. No Łukow bezradny, to jest już wynik niestety 0-2, ale moment, sędzia podbiega, rozległ się gwizdek. Najprawdopodobniej to jednak była pozycja spalona i miejmy nadzieję, że to potwierdzi weryfikacja. Zaraz się przekonamy, a więc tak, gol nieuznany.
Łukow rozpoczyna grę spod własnej bramki dalekim, wysokim wykopem na połowę przeciwnika. Tak, Kolobaric ma szansę przejąć piłkę, pędzi sam na bramkę przeciwnika, ależ stuprocentowa sytuacja. No jakżeż on to zmarnował. Rzut rożny dla naszego zespołu, Władysław Wołkow centruje w pole karne. Tu jakieś zamieszanie, Kolobaric uderza z goleja, ale ponownie bramkarz Lecha górą. Hojo Kowalski przy piłce wycofuje do Krystiana Herca, ten zagrywa na lewą stronę do Wołkowa. Wołkow ruszył do przodu, ma tu przeciwnika, ale będzie dośrodkował. Tak jest, a tutaj Bida strzela, dokłada tylko nogę. Piłka znajduje drogę do bramki i mamy wyrównanie 1-1. Jest dobrze, 35. minuta, wracamy do gry. Łukow wznawia grę spod własnej bramki, powinno być dalekie wybicie i takie właśnie jest. Pytanie, kto tutaj przejmie? Kas przygładnie zgrywa, Kolobaric dopada do piłki, no będzie sam na to musi być bramka, no ale jednak nie ma. No co on robi w tym meczu? Koniec pierwszej połowy. Powiedzieć, że nie mamy szczęścia w tym meczu, to jak nic nie powiedzieć. Lech Poznań, nie mając ani jednego celnego strzału w światło bramki, zdobywa gola po samobój Łukowa. Tymczasem my, a właściwie Kolobaric, marnuje fenomenalne sytuacje sam na sam z bramkarzem gości. Dopiero Bartosz Bida doprowadza do remisu w tym spotkaniu. 60. minuta i słabo spisującego się Krzysia Kasprzyka na prawym skrzydle zastąpi Oleg Buksa. Oby okazał się jokerem. 73. minuta i zmęczonego Krystiana Herca zastępuje Filip Marchwiński. Bardziej ofensywnie ruszamy do przodu. Rzut z autu dla Lecha Poznań. Harut do Ramireza, ten w polu karnym nieatakowany przez naszych zawodników. Plawsić uderza, jeszcze raz Plawsić, poprawka. No coś nieprawdopodobnego, to jest 1-2, ale co za bierna postawa naszych obrońców. Patrzymy, co oni robią. Sykora przy piłce pędzi prawą stroną boiska, łamie tutaj w kierunku środka, zagranie w nasze pole karne, ale Ali przecina to podanie i zagrywa do Buksy. Buksa rozpędzony, pędzi w kierunku bramki przeciwnika. Jak to rozegramy? Buksa strzela, no ale tak lekko. To już 84. minuta meczu i jeszcze próbujemy ostatniej zmiany taktycznej. Ondrej Michalik opuszcza boisko, w jego miejsce Dmitrij Podstrylow. Jeszcze kilka roszad taktycznych. Urosewicz wyrzuca piłkę z autu na wysokości pola karnego Lecha, ale niestety goście przejmują piłkę i rozpoczynają dynamiczną kontrę swojego zespołu. Czubak zagrywa do Ramireza, Ramirez podaje do Plawsicia, ależ niebezpiecznie Plawsić po długim słupku strzela. No i Łukow nie sięga tej piłki, bo i nie może. 1-3. Koniec. No do kutwy nędz. Jak to jest możliwe, że w takim meczu, w którym mamy tak olbrzymią przewagę, przegrywamy na własnym boisku i na dodatek tak wysoko? Lech Poznań przy trzech celnych strzałach światło bramki i współczynniku XG 0,63 zdobywa 3 gole. My natomiast ogólna liczba 17 oddanych strzałów, z czego 7 światło bramki, współczynnik XG 2,05 i zdobywamy 1 gola. No szok. Ale chwila, co tu się stało? Raków Częstochowa również przegrywa swoje spotkanie z Lechią Gdańsk na dodatek po golu straconym w 90. minucie. Co za jaja, gdybyśmy ten mecz z Lechem wygrali, bylibyśmy na pierwszym miejscu, no ale to jest tylko takie gdybanie. No to na Staciuście, znaczy bądźmy poważni, poznańska Lokomotywa pięknie rozjechała. Wisła Lech, wysoka cena zmarnowanych okazji, no ja lepiej bym tego nie ujął. Najbardziej w tym meczu to zawiódł Dario Kolobaric. On sam powinien ten mecz kończyć z 2 bramkami. Natomiast chyba nie możemy mieć pretensji do Łukowa. Ta bramka samobójcza, no cóż. No nic, nie ma co załamywać rąk, bo przed nami jeszcze kilka kolejek i w gruncie rzeczy wszystko się jeszcze może wydarzyć. A przed nami wyjazd do Gdańska na spotkanie z tamtejszą Lechią. Jesteśmy nieznacznym faworytem i miejmy nadzieję, że odrobimy to, co straciliśmy z Lechem na własnym stadionie. Niestety nie zagramy w najmocniejszym składzie, ponieważ Hussein Ali jest zawieszony na ten mecz. Wrócił natomiast po kontuzji Jan Sobociński i to on razem z Hojo Kowalski zagrają na środku obrony. Na prawej flance Mateusz Wieteska. No i pięknie, wygrywamy to spotkanie 3-2, tyle tylko, że do kur w żółtych kartkach. Tym razem w przeciwieństwie do meczu z Lechem zagraliśmy absolutną padakę, a wynik tego spotkania jest tylko smutnym tego odzwierciedleniem. Dopisujemy sobie ten wymęczony punkt i do Rakowa Częstochowa tracimy 4 oczka, a ten jeszcze nie grał swojego meczu w tej kolejce. Ale za to Legia Warszawa grała i na dodatek wygrała, dzięki czemu tracą już do nas tylko 3 punkty. Oj, zdaje się, że chyba przestaniemy patrzeć się na pierwsze miejsca, a zaczniemy oglądać za nasze plecy. Dziennikarze dopatrują się, że Lechia Gdańsk uratowała remis. Ależ nic podobnego, tutaj nikt i nic nie uratował. Ten mecz to klasyczne dno i 3 metry mułu. Tymczasem wybierają piłkarza sezonu Ekstraklasy. My zagłosowaliśmy na Kamila Piątkowskiego z Rakowa Częstochowa. Co prawda nie miał najwyższej średniej, ale niech chłopak ma. No dobra, przechodzimy już do następnej kolejki Ekstraklasy, bo może w końcu wygramy. Oto bowiem przyjeżdża do nas do Krakowa Beniaminek GKS Tychy. Pamiętacie może jeszcze poprzednie spotkanie i kuriozalny remis 2-2? No właśnie. Ten mecz jest naszym obowiązkiem wygrać. GKS Tychy notuje od ładnych kilku spotkań same porażki.
Kurs na nas 1,57. Sprawa jest oczywista. Dodatkowo wszyscy zdrowi bez zawieszeń, choć z drugiej strony morale po ostatnich spotkaniach trochę ucierpiało. 27 kwiecień, godzina 15 i stadion przy ulicy Reymonta w Krakowie. Zaczynamy. Rzut rożny dla GKS-u, Tychy, Hebel na długi słupek, uderzenie z główki, ale na szczęście nad poprzeczką. Z rzutu rożnego pod strzelu wcentruje w pole karne, ale goście wybijają. Jeden z naszych zawodników przewracany w polu karnym. Czy to będzie jedenastka? Mamy weryfikację? Tak, karny. Do piłki ustawionej na 11 mecze podchodzi Michalik. Pewne płaskie uderzenie i mamy prowadzenie 1-0 w 20 minucie tego spotkania. A więc wszystko się otwiera tak jak powinno. Niebezpieczny rzut wolny dla zespołu gości. Hebel, Szod uderza, ale nad poprzeczką. Rzut wolny dla naszego zespołu pod strzelu na długi słupek. Sobociński trafia w poprzeczkę, goście wybijają. Pierwsze 45 minut za nami, prowadzimy skromnie, tylko 1-0 na dodatek po bramce strzelonej z karnego. Powodów do jakiejś wielkiej radości raczej nie ma. Husajnali wznawia grę wyrzutem piłki z autu, prosto pod nogi Kasprzyka, tam wycofuje do Wołkowa, który dostrzega na lewej stronie wychodzącego Urosewicza w polu karnym. Urosewicz do środkowej, Kasprzyk z woleja przy samym słupku, aż przepiękna bramka, na dodatek jego pierwsza w barwach białej gwiazdy, pięknie. Husajnali dopada do piłki, zagrywa do przodu do Kasprzyka, ten odgrywa do Alego. Ali ma tutaj cały prawy korytarz boiska przed sobą, sunie ładnie do przodu, ależ jest tutaj podcięty przez zawodnika GKS-u, który ma już żółtą kartkę na swoim koncie, a więc GKS w dziesiątkę. 70. minuta meczu i rozczarowująco słabo spisującego się Olka Bukse zastępuje Bartosz Bida. Widosowicz sunie z piłką przy nodze lewym skrzydłem, ale tutaj Ali Husajn zabiera mu jak profesor i zagrywa prosto do Michalika, ten już w polu karnym, ale soczyste uderzenie. Bramkarz nawet nie zareagował, na kolanach tylko odprowadził piłkę wzrokiem, a my prowadzimy 3-0. 83. minuta i boisko opuści Władysław Wołko, w jego miejsce Marchwiński. Piłkę zbiera Urosewicz w środkowej strefie boiska, zagranie do Marchwińskiego, ten podaje do Malepę, który z kolei dostrzega na prawej stronie Husajna Alego. Ali rusza do przodu, ma tu przeciwnika, do środkowy Michalik uderza, ale nad poprzeczką. Koniec spotkania, w końcu wygrywamy pewnie i zasłużenie 3-0, ale chyba tutaj innego scenariusza nie braliśmy nawet pod uwagę. Nasza olbrzymia przewaga i chyba nikt nie miałby pretensji, gdyby ten wynik był jeszcze wyższy. Ostatecznie skończyło się na dwóch trafieniach Andrzeja Michalika, no i właśnie na przepięknym golu Krzysia Kasprzyka, który najbardziej cieszy, bo to jego pierwszy w barwach białej gwiazdy. Dopisujemy sobie 3 oczka i do prowadzącego Rakowa tracimy 2 punkty, ale zespół z Częstochowy jeszcze nie rozegrał w tej kolejce swojego spotkania. Natomiast za naszymi plecami Legia Warszawa depcze nam po piętach i traci do nas 3 punkty. Ten mecz to był ostatni dzwonek, jeśli jeszcze chcemy marzyć o walce o mistrzostwo. Wygrywamy go i to już nieważne z kim i w jakich rozmiarach. Liczą się tylko 3 punkty, które dają jeszcze cień nadziei. W międzyczasie podpisujemy kontrakt z jedynym juniorem z tegorocznego naboru. Niestety, ale po prostu pozostali nie przejawiali większego talentu, dlatego postanowiliśmy sobie ich odpuścić. 15-letni napastnik Adam Iwanek jako jedyny otrzymuje szansę. Fatalna informacja, Slobodan Urosewicz po zgromadzeniu 8 żółtych kartek będzie pauzował jeden mecz w polskich rozgrywkach, ale nie będzie to bynajmniej mecz ze Śląskiem Wrocław. A co gorsza, finał Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa i w tym meczu na lewej obronie będzie go musiał zastąpić Tercius Malepę. No proszę, co za informacja, zarząd jest zachwycony, że osiągnęliśmy jeden spośród długoterminowych celów klubu, a mianowicie staliśmy się drugą siłą rozgrywek. Nie wiem do końca z czego to wynika, chyba tylko z faktu, że teraz jesteśmy akurat na drugim miejscu w tabeli. Jeszcze lepsze jest to, że zrealizowaliśmy ten cel na rok przed terminem, bo w planach mieliśmy go na koniec sezonu 2024-25. W sumie to trochę śmieszne, bo wciąż uważam, że nie jesteśmy drugą, a trzecią siłą i nie za Rakowem Częstochowa, a za Legią i Lechem. W kwietniu, eliminując w półfinale Pucharu Polski Jagiellonię Białystok, zapewniliśmy sobie udział w finale tych rozgrywek. Natomiast Ekstraklasa to był prawdziwy koszmar. Na 4 rozegrane spotkania wygrywamy tylko raz, dwukrotnie remisując i raz przegrywając. Na 2 kolejki przed końcem sezonu do prowadzącego Rakowa Częstochowa tracimy 3 punkty. Za naszymi plecami Legia Warszawa, która traci do nas również 3 punkty. To wszystko na dziś i już zapraszam do kolejnego odcinka, bo jak widzicie, emocje sięgają zenitu. Zmierzymy się w finale Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa i z tym samym Rakowem w ostatnich 2 kolejkach będziemy rywalizować jeszcze o mistrzostwo kraju. Z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że jeśli Raków Częstochowa sięgnie po dublet, Heniu Quinto zastanawia się nad złożeniem dymisji, ale może tak źle nie będzie. Zostawiajcie suby, łapki w górę, komentujcie, bo w następnym odcinku będzie bomba. Do zobaczenia, pozdrawiam, cześć!